Siema, dzisiaj odpowiemy na pytania z pierwszego Q&A. Zrobiłem go tak szybko, bo w sumie ten, który chciał zadać pytania, zadał je. No, więc zaczynajmy. Pierwsze pytanie. Kto jest w Uly? Z kim grasz duo? I kiedy zrobisz live ze strefami z widzami 6 godzin? Czyli po prostu długiego live'a, gdzie gram z widzami, na przykład strefy lub kostki, coś w tym stylu. Dobra. Kto jest w Uly? W Uly jestem ja, jest Dawcio, jest Picio, jest Heksu, jest Herbata i jest Macio. To tak jest. To jest oficjalnie, a tak nieoficjalnie, ale są. Dla Friday i tak dalej jest jeszcze Tymo i Timi. Więc to jest odpowiedź. I mogę wam od razu powiedzieć duo, naszym oficjalnym duo, które tak najbardziej będzie reprezentować team, to jest Dawcio i Picio. Dobra, z kim grasz duo? Na 90% gram z Hexem. Chociaż z chęcią znalazłbym mu gracza na podobnym poziomie do niego, który ma w takie weekendy więcej czasu na grę. Bo nie mogą obiecać, że ja w 100% będę zawsze na turniejach i tak dalej. No i kiedy zrobisz live ze strefami, z widzami 6H? Ostatnio dwa razy chciałem zrobić live'a, po dwa razy miałem od 90 do 250 lub nawet więcej pingu. Więc w tym momencie jest to niemożliwe. Pewnie będę na weekend patrzał, czy z internetem jest ok i czy będę w stanie zrobić live'a. Czekajcie, upewnię się, czy się nagrywa. Nagrywa. Kto jest najlepszy w teamie? Najlepszy w teamie. Powiem wam pod różnymi względami. Pod względem strzelania. Myślę, że jesteś ty, Picio, też najlepszy. Pod względem edytowania. Ty. Pod względem budowania nie mam nikogo takiego, co jest na jakimś, ma wyższy poziom niż ktoś inny pod względem budowania, no bo w sumie ciężko już budować nie wiadomo co. A pod względem ogólnym najlepszy jest Timmy. No. Czy zjadłeś kiedyś coś dietetycznego też od picia? Tak, to był straszny moment w moim życiu, kiedy zamiast dużego kebabu musiałem zamówić małego. Pamiętam to do dziś. Kogo najbardziej, a kogo najmniej lubisz w teamie? No to dlatego, że ty zadałeś to pytanie, to teraz nie lubię, najbardziej nie lubię ciebie, bo takich pytań się nie zadaje. A kogo najbardziej lubisz w teamie? No siebie, bo ja jestem w tym teamie, co nie? Masz dziewczynę? Pytanie od Kamiego. Czy uprawiasz jakiś sport? Nie mam dziewczyny. Moim ulubionym sportem jest jedzenie kebabów na czas. A tak serio to teraz już nie wychodzę na boisko, a miałem okres przez parę tygodni, gdzie dość często wychodziłem na boisko z kuzynem albo i samemu. A tak to teraz moim sportem to jest w sumie po prostu wychodzenie tak o for fun na dwór. No wiem, że to nie sport, ale no. Jak oceniasz poziom skilli Timiego? Myślę, że to jest bardzo wysoki poziom. Myślę, że Tim jest jednym. Czekaj. Tim jest najbardziej kompetitiv graczem, jakiego spotkałem w swojej historii Fortnite'owej. Na czym zamierzasz teraz grać? Klawa czy pad? Myślę, że zostanę przy padzie, ale przyjemnie mi się gra na klawiaturze, dlatego że mniej mi się męczą plecy, kręgosłup dokładniej. Po prostu jak gram na padzie, to mam taką pozycję typowego gracza. Jak gram na klawce, mogę być wyprostowany, tułów mieć bardziej do biurka i tak dalej. Czy lubisz GTA 5? Tak, lubię GTA 5,
Chociaż ta gra mi się trochę znudziła, choć i tak mam 10 godzin przegranych na kompie w GTA 5. Jaki jest twój ulubiony fast food? Nie mam ulubionego fast fooda. Chociaż jeśli miałbym wybrać na przykład pomiędzy McDonald'em a KFC, wybrałbym KFC. Ja myślę, że KFC to jest mój ulubiony fast food, choć ciężko określić. Tutaj w Polsce nie ma też tylu fajnych, dobrych rzeczy. Pewnie w Berlinie to tam mają dobre rzeczy. Ile ważysz, ile masz fałd? Moją wagę masz w opisie, nie tutaj, ale pod live'ami. Ona jest na plus minus, myślę, że waży około tylu, ile masz fałd. Ja jestem jedną wielką fałdą. Picio to biedna bocina, ta picio to najbiedniejsza bocina Menelina. Zrobisz reaktywację uly. No tutaj zapomniałem się, odpowiedziałem mu już na pytanie, już na pytanie, ale reaktywacja uly jest już od dobrych, już myślę, 4 tygodni co najmniej. No, to są te pytania wszystkie, odpowiedziałem wam na nie. Musicie dać łapkę w górę teraz mi. No i co? No i elo. Nie jestem zwykłym typem, jakby wydawało się. Głupie kurwy, gdzie mój cash? Na głośnikach MGK. W lewej kielni woda, w prawej woda, a w tylnej też woda. Mówią, że jak się nie uda, to zrobimy drugi wutan. Gang, gang, ale co? Będziesz sapał mi do gangu, bo razem myjemy ma.